Dzień dobry. Miło mi Państwa powitać w trzecim webinarium z serii Finansowanie i doradztwo Grupy PFR. Nazywam się Sofia Renteria i pracuję w Departamencie Rozwoju i Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju i będę miała przyjemność prowadzić dzisiejszy odcinek. Webinarium powstało w odpowiedzi na potrzeby, jakie komunikują nam Państwo w związku z obecną sytuacją. Oczywiście można słyszeć dyskusję, jaka rozpoczęła się już kilka tygodni temu wraz z pracami nad ustawą mającą na celu pomoc przedsiębiorcom w postaci tarczy antykryzysowej, tarczy antykryzysowej 2.0. Wśród instrumentów w nich wymienionych były również instrumenty spółek z grupy PFR, takich jak Bank Gospodarstwa Krajowego, KUKE czy Agencja Rozwoju Przemysłu. Jednak rozumiemy, że wśród szumu informacyjnego trudno znaleźć odpowiedzi na konkretne pytania. Dodatkowo spółki z grupy PFR czy grupy kapitałowej PFR, które zostały wymienione w tarczy bądź nie, próbują tak czy siak dopasować swoją ofertę do obecnej sytuacji bądź wspierać informacyjnie przedsiębiorców. Stąd ta inicjatywa w postaci webinarium przedstawiającego ofertę poszczególnych instytucji. Dodatkowo, jeśli szukają Państwo więcej informacji na temat oferty grupy PFR, tarczy antykryzysowej czy możliwości cyfryzacji w Państwa firmie, serdecznie zapraszamy na naszą stronę pfr.pl/tarcza i zapraszamy również i zachęcamy do pobrania z tej strony przewodnika antykryzysowego dla przedsiębiorców, który stworzyliśmy. Także przechodząc w takim razie do tematu dzisiejszego odcinka, czyli inwestycji kapitałowych PFR Ventures. Tutaj chciałam troszeczkę dopowiedzieć, że PFR Ventures zarządza funduszami funduszy i wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital. Ich celem jest zasilenie tym kapitałem polskich innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. Jednak opowie Państwu o tym więcej nasz gość, czyli pani Rozalia Urbanek, dyrektor inwestycyjna w PFR Ventures. Pani Rozalia jest zaangażowana we wspieranie inicjatyw rozwijających ekosystem Venture Capital w Polsce. Przed dołączeniem do PFR Ventures pracowała w funduszu Private Equity, Forvest Capital i Pinebridge Investment oraz w doradztwie transakcyjnym Ernst & Young. Zdajemy sobie sprawę, że pochodzą Państwo z przeróżnych firm, z różnych branż, również wielkość tych firm ma dużą rozpiętość, także mamy nadzieję, że mimo tej różnorodności uda nam się przedstawić informacje, które będą dla Państwa pożyteczne. Tymczasem przekazuję głos i wizję pani Rozalii. Dziękuję bardzo, Sofia, za przedstawienie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Rozalia Urbanek. Przygotowałam dla Państwa krótką prezentację na temat funduszy Venture Capital, które uzyskały wsparcie od PFR Ventures oraz na temat inwestycji na polskim rynku Venture Capital w ostatnich okresach. Na początku chciałabym Państwu opowiedzieć, czym są fundusze Venture Capital. Są to spółki, które zebrały finansowanie od różnych grup inwestorów z zamiarem zainwestowania ich w bardzo ryzykowne, młode przedsiębiorstwa, z zamiarem pomnożenia kapitału swoich inwestorów. Przedsiębiorstwa, w które inwestują fundusze Venture Capital, charakteryzują się bardzo wysokim ryzykiem ze względu na to, że są na początkowym etapie swojego rozwoju. Często nie mają jeszcze zysku operacyjnego, a nawet często nie mają jeszcze przychodów. Mogą być dopiero na etapie pomysłu. Fundusze Venture Capital, inwestując w takie przedsiębiorstwo, w zamian za finansowanie na rozwój danego przedsiębiorstwa, obejmują udziały w takim przedsiębiorstwie, które następnie sprzedają po kilku latach, w momencie, w którym decydują się na wyjście z inwestycji, co następuje najczęściej w momencie, w którym przedsiębiorstwo osiągnęło jakiś kolejny krok milowy w swoim rozwoju. Przykładami funduszy Venture Capital jest między innymi Międzynarodowy Fundusz, jeden z najbardziej znanych, Sequoia Capital, która zainwestowała w
takie spółki, jak wszystkim Państwu znane zapewnie PayPal, YouTube, Google, Dropbox, LinkedIn, są to spółki, których loga i których nazwy na pewno Państwo kojarzą w chwili obecnej. Natomiast te spółki, jak powstawały kilka lat temu, również były na początkowym etapie rozwoju, również były na etapie pomysłu i również potrzebowały tego kapitału na rozwój. Przykładem polskiego funduszu Venture Capital jest między innymi Giza Polish Ventures, która oprócz inwestycji w technologiczne spółki zainwestowała między innymi w znaną szerokiemu gronu spółkę Audioteka. Fundusze Venture Capital są bardzo istotnym elementem ekosystemu startupowego. Oprócz akceleratorów, uniwersytetów, parków technologicznych, instytutów badawczo-rozwojowych, które zapewniają wsparcie technologiczne bądź doradcze młodym przedsiębiorstwom, fundusze Venture Capital zapewniają właśnie kapitał na finansowanie rozwoju tych przedsiębiorstw. Oprócz kapitału na finansowanie rozwoju, rolą funduszu Venture Capital jest zapewnianie tak zwanego smart money. Czyli zwracamy uwagę na to, żeby te pieniądze nie były tylko pieniędzmi, ale żeby niosły ze sobą wartość dodaną. Fundusze Venture Capital bardzo często posiadają doświadczenie w branżach, w które decydują się inwestować. Posiadają network zarówno wśród korporacji, jak i wśród instytutów badawczo-rozwojowych, które są w stanie pokierować danym młodym przedsiębiorstwem we właściwym kierunku rozwoju. W ramach PFR Ventures zdecydowaliśmy się zainwestować w blisko 30 funduszy Venture Capital. Z 5 utworzonych przez nas programów funduszy, zainwestowaliśmy w fundusze, które są na każdym etapie rozwoju młodego przedsiębiorstwa. Zainwestowaliśmy w fundusze, które inwestują na etapie pre-seed i seed, czyli na tym najwcześniejszym etapie, gdzie często przedsiębiorstwo jest jeszcze bez ułożonej struktury organizacyjnej, nie osiąga jeszcze komercyjnych przychodów, jest na fazie kreowania pomysłu na budowanie swojego modelu biznesowego, ale również dokonaliśmy inwestycji w fundusze Venture Capital, które inwestują na etapie startupu i rozwoju, czyli gdzie dane przedsiębiorstwo już jest bardziej zaawansowane w rozwijaniu swojego pomysłu. I wreszcie mamy fundusze, które inwestują na etapie wzrostu, czyli w przedsiębiorstwa, które już zwalidowały swoją technologię, swój model biznesowy i chcą go komercjalizować bądź wychodzić ze swoim pomysłem na zagraniczne rynki. Wśród utworzonych przez nas funduszy Venture Capital blisko 30% funduszy posiada zespół międzynarodowy, co oznacza, że mają unikalne kompetencje w zakresie skalowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Mowa tutaj zarówno o rynkach europejskich, jak i o rynkach amerykańskich. Tutaj krótko chciałabym Państwu pokazać dynamikę naszego polskiego ekosystemu Venture Capital. W 2019 roku odnotowaliśmy rekordową ilość kapitału zainwestowanego na polskim rynku Venture Capital. Część tej wartości pochodzi z mega rundy Dogplanera, który pozyskał na finansowanie swojego rozwoju 344 miliony złotych, ale nawet odejmując tą jedną bardzo dużą transakcję na rynku, widzimy, że wielkość inwestycji w 2019 roku w porównaniu do roku 2018 wzrosła prawie sześciokrotnie. Widzimy, że w samym pierwszym kwartale 2019 roku wartość inwestycji na polskim rynku Venture Capital już przewyższyła wartość inwestycji w całym roku 2018. W ramach funduszy Venture Capital, w które my jako PFR Ventures dokonaliśmy inwestycji, są fundusze, które już aktywnie inwestują. Wszystkie fundusze mają łącznie około 4 miliardów złotych na dokonanie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa.
Fundusze te zostały utworzone pomiędzy 2018 a 2019 rokiem i do tej pory zainwestowały około 160 milionów złotych, co oznacza, że w ich budżetach inwestycyjnych pozostaje wciąż prawie 3,8 miliarda złotych na dokonanie inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa. Wszystkie startupy, innowacyjne przedsiębiorstwa mogą się bezpośrednio kontaktować z tymi funduszami venture capital, jeżeli poszukują kapitału na swój rozwój. Chcieliśmy Państwa zapewnić naszą ciągłość finansowania w czasie kryzysu. Od momentu lockdownu, który nastąpił w połowie marca, odbyliśmy 20 komitetów inwestycyjnych. Zatwierdziliśmy 11 nowych przelewów do innowacyjnych spółek. Jesteśmy 100% aktywni w trakcie epidemii i przenieśliśmy wszystkie nasze działania polegające na współpracy z funduszami venture capital do cyfrowego świata i zamierzamy je kontynuować. Te odbyte komitety inwestycyjne w przeciągu ostatniego miesiąca świadczą o tym, że również nasze fundusze venture capital pozostają aktywne inwestycyjnie i wciąż poszukują innowacyjnych przedsiębiorstw do dokonania inwestycji. Bardzo chętnie teraz odpowiem na wszystkie Państwa pytania związane z działalnością inwestycyjną PFR Ventures oraz funduszy Venture Capital, w które PFR Ventures dokonało inwestycji. Dziękuję bardzo, także już tutaj przechodzimy do pytań. Jeszcze zanim pytania, a nie, dobrze, już tutaj wiadomo. Trochę problemów sprzętowych. Jeszcze zanim pytania, to chciałam tylko przypomnieć, że w razie gdyby chcieli Państwo się zapoznać jeszcze raz z ofertą PFR Ventures, jak i innych spółek z grupy PFR, zapraszamy serdecznie na stronę pfr.pl/tarcza. I tymczasem przechodzimy do pytań, które zebraliśmy od Państwa w formularzu rejestracyjnym. Także pierwsze pytanie do Pani Rozalii. Jakie są kryteria inwestycji PFR Ventures? Wielkość firmy, branża, maksymalny udział procentowy i kwotowy oraz horyzont inwestycyjny? PFR Ventures dokonuje inwestycji wybierając fundusze Venture Capital. To fundusze Venture Capital, w które dokonaliśmy inwestycji, decydują o tym, w jakie firmy, z jakich branż dokonują inwestycji. Oczywiście my znamy strategie inwestycyjne naszych funduszy Venture Capital i część z nich ma bardzo określoną specyfikę inwestycyjną, czyli ma wyszczególnione branże, w które decyduje się dokonywać inwestycje, takie jak na przykład MedTech czy innowacje 4.0. Część z nich ma natomiast strategie generalistyczne, co oznacza, że tutaj determinantem dokonania inwestycji nie jest branża, w której funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, a potencjał danego przedsiębiorstwa do wzrostu. Maksymalny udział procentowy, jaki obejmują nasze fundusze Venture Capital w innowacyjnych przedsiębiorstwach, dotyczy minimalnego zaangażowania udziałowego, co oznacza, że te fundusze nie mogą objąć pakietu większościowego w przedsiębiorstwie, czyli mogą objąć maksymalnie 49% udziałów. Średnio fundusze obejmują natomiast pakiety w granicach około 20%. Jeżeli chodzi o kwoty inwestycji funduszy Venture Capital, to jest to związane z polityką inwestycyjną danego funduszu oraz z ramami programu, w których ten fundusz został utworzony. W ramach naszych programów nakierowanych na fundusze inwestujące na etapie pre-seed i seed, czyli na tym najwcześniejszym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, fundusze mogą inwestować w poszczególny startup maksymalnie albo 2 miliony złotych, albo 4 miliony złotych. Natomiast w funduszach utworzonych z programów Otwarte Innowacje, COFI bądź CVC, fundusze mogą inwestować nawet od 5 milionów złotych do około 15-20 milionów złotych w zależności od wielkości danego funduszu i jego strategii inwestycyjnej.
Jeżeli chodzi natomiast o horyzont inwestycyjny, to nasze fundusze będą dokonywać inwestycji w technologiczne przedsiębiorstwa do końca 2023 roku, co oznacza, że wciąż można podejmować rozmowy z tymi funduszami i szukać u nich finansowania zarówno w tym roku, jak i w kolejnych latach. Fundusz po dokonaniu inwestycji zazwyczaj ma określony czas pozostania w tej inwestycji, który wynosi około kilku lat. Możemy przyjąć, że jest to około 5 lat i po tym czasie średnio fundusz będzie poszukiwał opcji wyjścia z danej inwestycji. Bardzo często jest to sprzedaż swojego pakietu udziałowego innemu funduszowi venture capital, inwestującemu na przykład na późniejszym etapie rozwoju, bądź funduszowi private equity, bądź inwestorowi strategicznemu. Dziękuję bardzo. To jeszcze takie pytanie ode mnie a propos tych kryteriów inwestycji PFR Ventures typu wielkość firmy, branża. Czy gdzieś w internecie można na przykład znaleźć informacje na temat tych kryteriów u poszczególnych funduszy? Tak, oczywiście. Wszystkie sylwetki naszych funduszy są bardzo dobrze opisane na stronie startuppfr.pl, gdzie można wyszukać fundusze zarówno pod kątem branży, w które fundusze inwestują, jak i pod kątem wielkości ich tego tiketu inwestycyjnego. To, co chciałabym podkreślić, to to, że wszystkie spółki, w które fundusze chcą dokonać inwestycji, muszą spełniać jeden parametr, czyli muszą być MŚP, muszą istnieć na rynku krócej niż 7 lat, bądź mogą istnieć dłużej niż 7 lat, ale wtedy ta wielkość inwestycji potrzebna na rozwój ich innowacyjnego produktu bądź procesu musi być większa niż 50% ich średnich obrotów z ostatnich 5 lat. Super, dziękuję bardzo. Także tu taka informacja do Państwa. W mailu z podziękowaniem za udział w tym webinarium zamieścimy również link do strony startuppfr.pl, gdzie znajdą Państwo informacje spisane na temat tych kryteriów. Przejdźmy w takim razie do kolejnego pytania. Jak obecna sytuacja wpłynie na działalność PFR Ventures? Czy ilość inwestycji się zmniejszy, a może zostaną wprowadzone jakieś dedykowane instrumenty wsparcia dla startupów? Tak jak staram się przekazać w prezentacji, PFR Ventures pracuje na pełnych obrotach i tutaj zapewniamy naszą gotowość inwestycyjną we wspieraniu funduszy Venture Capital w realizowaniu przelewów podczas inwestycji w innowacyjne przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o ilość inwestycji, to na chwilę obecną nie odnotowujemy żadnego zmniejszenia ilości. Ta liczba komitetów nawet możemy wskazać, że jest większa i spodziewamy się większej ilości odbywania komitetów inwestycyjnych ze względu na to, że zakładamy, że większa ilość startupów, innowacyjnych przedsiębiorstw zacznie aktywnie poszukiwać finansowania na swój rozwój. Tak jak powiedziałam, w budżetach inwestycyjnych naszych funduszy Venture Capital jest ponad 3,8 miliarda złotych wolnych środków na dokonanie inwestycji. Zakładamy, że ta aktywność inwestycyjna będzie wzmożona zarówno w tym roku, jak i w kolejnym. Jeżeli chodzi o dedykowane instrumenty wsparcia dla startupów, to na chwilę obecną ogłoszonym projektem, z którego startupy jak najbardziej mogą korzystać, jest tarcza PFR, która jest skierowana między innymi również dla mikrofirm. Spółki zatrudniające do 9 osób mogą liczyć na pożyczki nawet rzędu ponad 300 tysięcy złotych z możliwością środków bezzwrotnych do 75% subwencji. Dziękuję bardzo. Czyli podsumowując, dla Państwa, których na przykład interesowałaby ewentualna inwestycja ze strony funduszy PFR Ventures, to jest dobra informacja. Przewidywana jest większa ilość komitetów inwestycyjnych, także tutaj prosimy się nie zniechęcać obecną sytuacją i działać dalej. Przechodzimy do kolejnego pytania.
Jak wyglądają komitety inwestycyjne? Czy wyceny firm znacznie spadną i czy PFR Ventures robi coś w tej sprawie? Tak, komitety inwestycyjne w chwili obecnej odbywają się online. W takich komitetach inwestycyjnych mogą brać również udział zarząd, na przykład zarząd startupu, zaproszony przez fundusz Venture Capital do zaprezentowania swojej spółki podczas komitetu inwestycyjnego. Komitet inwestycyjny odbywa się, jest to spotkanie między członkami, kluczowym personelem funduszu Venture Capital, który posiada niezależność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Podczas komitetu inwestycyjnego, oczywiście już wtedy bez udziału danego startupu, dyskutowane są główne ryzyka i zagrożenia wynikające z inwestycji w dane przedsiębiorstwo oraz dyskutowany jest potencjał wzrostu danego przedsiębiorstwa i podejmowana jest decyzja inwestycyjna. Jeżeli chodzi o wyceny firm, czy one znacznie spadną, to tutaj pozostajemy na de facto wolnym rynku w zakresie ustalania wycen pomiędzy założycielami danego startupu a funduszami Venture Capital. Jako PFR Ventures nie bierzemy udziału, nie mamy aktywnej roli w negocjowaniu wyceny pomiędzy startupem a funduszem Venture Capital. Wycena startupu oczywiście odzwierciedla jego potencjał rozwoju i jest odpowiedzią na to, ile dany fundusz jest w stanie dane przedsiębiorstwo zainwestować i jakiej stopy zwrotu oczekuje. Bardzo trudno jest w danym momencie odpowiedzieć na pytanie, czy wyceny firm spadną i czy będzie to spowodowane kryzysem wywołanym przez COVID-19. Trudno polemizować również z tym, czy wyceny startupów poprzedzające COVID-19 były na poziomie adekwatnym, bądź czy były na przykład zawyżone. Tak samo trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy ewentualne spadające wyceny po prostu odzwierciedlają potencjał przedsiębiorstw, czy są zaniżane przez awersję chociażby inwestorów prywatnych do inwestowania w danym czasie w tak ryzykowne aktywa, jakim są startupy na bardzo wczesnym etapie wzrostu, charakteryzujące się bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Także podsumowując, wycena i negocjacja wyceny jest na poziomie, jest pomiędzy założycielami startupu a funduszem Venture Capital i jako PFR Ventures nie mamy wpływu na jej poziom. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Tutaj z mojej strony nie ma więcej pytań, także przechodzimy do kolejnego pytania od Państwa. Czy jest przewidziane finansowanie pomostowe dla firm pomiędzy rundami inwestycyjnymi? Tak, tutaj zakładam, że to pytanie pochodzi od startupów, które są na takim etapie, że planowały rundę inwestycyjną w późniejszym czasie, natomiast ze względu na wyzwania spowodowane przez pandemię COVID-19 obawiają się, że w celu kontynuacji finansowania na rozwój danego przedsiębiorstwa będą potrzebowały tego kapitału od inwestorów wcześniej niż zakładały i wcześniej niż zrealizują pewnie zakładane przez siebie kamienie milowe. Zakładam, że te przedsiębiorstwa obawiają się, że przed realizacją tych danych kamieni milowych ich wycena przedsiębiorstw może być niższa niż w momencie, gdyby udało im się je zrealizować. Tutaj odpowiedzią jest przede wszystkim między innymi tarcza PFR, w której te przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek przychodów, czyli te, które nie mają tego finansowania pochodzącego ze strony swoich klientów, mogą takie finansowanie pozyskać w formie pożyczki. Jeżeli to finansowanie nie będzie wystarczające, to chciałam poinformować, że utworzone z naszym wsparciem fundusze Venture Capital
mogą dokonywać startupy inwestycji kapitałowych, ale również quasi-kapitałowych. Takim instrumentem quasi-kapitałowym są między innymi pożyczki konwertowalne, które zakładają, że fundusz na chwilę obecną udziela pożyczki do spółki, natomiast wycena tej pożyczki może być ustalona na przykład po określonym czasie, po osiągnięciu jakiegoś kamienia milowego, bądź na przykład może być ustalona na bazie następnej rundy inwestycyjnej. I tutaj w zakresie, czy taka inwestycja funduszu Venture Capital będzie kapitałowa i quasi-kapitałowa, to są znowu warunki uzgadniane pomiędzy założycielami startupu, a pomiędzy funduszami Venture Capital. Natomiast chciałam podkreślić, że takie instrumenty inwestycyjne w naszych funduszach Venture Capital jak najbardziej istnieją. Ich plusem jest to, że wtedy te negocjacje dotyczące wyceny danego przedsiębiorstwa i niepewności, która jest w chwili obecnej w czasie tego kryzysu, można odnieść albo do właśnie realizacji określonych kamieni milowych, bądź do wyceny kolejnej rundy inwestycyjnej. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. To jeszcze z mojej strony takie pytanie, jeżeli chodzi o te pożyczki konwertowalne. Rozumiem, że w takim wypadku startupy powinny się skontaktować bezpośrednio z danymi funduszami, tak? Tak, zgadza się. Dobrze. I zapraszam również a propos pożyczek w ramach tarczy PFR. Zapraszamy na kolejny odcinek webinarium, który odbędzie się w poniedziałek. Tam będziemy mówić o tarczy finansowej PFR i instrumentach dla MŚP. Także tam będą mogli się Państwo więcej dowiedzieć na ten temat. Tymczasem przechodzimy do kolejnego pytania, czyli czy widoczny jest odpływ kapitału z rynku, na przykład LPS, wycofują finansowanie? Na chwilę obecną nie odnotowaliśmy jeszcze faktycznego, rzeczywistego odpływu kapitału z naszych funduszy Venture Capital. Co nie oznacza oczywiście, że taki odpływ kapitału nie będzie miał miejsca. To, co chcieliśmy podkreślić, to to, że umowy inwestycyjne naszych funduszy Venture Capital z inwestorami, wśród których jesteśmy my jako w zdecydowanej mierze główny inwestor, przewidują określone mechanizmy zniechęcające inwestorów prywatnych do wycofywania zadeklarowanych wcześniej środków. Dlatego zakładamy, że co do zasady inwestorzy prywatni powinni pozostać aktywnymi inwestorami w utworzonych funduszach Venture Capital. Natomiast mogą zdarzyć się przypadki odpływu, natomiast zakładamy, że ta skala nie będzie przytłaczająca. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź i w takim razie ostatnie pytanie już od Państwa. Czy planowane jest założenie funduszy dla firm z rozwiązaniami na COVID-19? Ze strony PFR Ventures nie będziemy uwzględniać takiego kryterium w wyborze funduszy Venture Capital, w które chcemy dokonać inwestycji. Natomiast widzimy, że fundusze Venture Capital teraz aktywnie poszukują takich spółek. Fundusze, które mogą inwestować w dowolnych branżach, czyli które mają generalistyczną strategię dokonywania inwestycji, na pewno zwracają teraz uwagę na perspektywiczne spółki, które mogą wzrosnąć nieproporcjonalnie do rynku w chwili obecnej, czyli które wykazują bardzo wysoki potencjał rozwoju. Na pewno fundusze, które również zdecydowały się ograniczyć swoją strategię inwestycyjną do wybranych branż, na pewno w tych branżach również będą poszukiwać spółek, których strategia rozwoju wprost odpowiada na wyzwania związane z COVID-19. Więc rzeczywiście możemy spodziewać się na komitetach inwestycyjnych przedstawiania decyzji inwestycyjnych dotyczących inwestowania w takie właśnie spółki.
Dziękuję bardzo. Czyli reasumując, zapraszamy Państwa na stronę startup.pfr.pl i zapoznanie się z sylwetkami funduszy, jak i branżami, w które inwestują. Nie będzie tutaj funduszu, nie będzie założony fundusz poszukujący specjalnych rozwiązań na COVID-19, ale jeżeli fundusz nie ma, nie specjalizuje się w danych branżach, bądź specjalizuje się w branżach, w których działa Państwa startup, jak najbardziej na pewno te rozwiązania na COVID-19 będą poszukiwane. Także to było ostatnie pytanie. Czy ma Pani Rosalio coś jeszcze do dodania może dla naszych widzów? Nie, dziękuję bardzo. Może na sam koniec chciałam zachęcić technologiczne spółki, startupy do bezpośredniego kontaktu z funduszami Venture Capital. Nawet w tych czasach ten kontakt jest możliwy za pomocą środków cyfrowych, za pomocą maila, czy na pewno jest możliwość zorganizowania telekonferencji z zarządzającymi tymi funduszy Venture Capital. Oni pozostają aktywni i poszukują inwestycji do dokonania w celu powiększenia swojego portfolio innowacyjnych spółek w tych czasach. Dziękuję bardzo. Także jak najbardziej zachęcamy do tego kontaktu. Fundusze, tak jak i wiele innych przedsiębiorstw czy spółek, przechodzą na komunikację online. Z mojej strony bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy również na wspomniane podczas dzisiejszego webinarium strony, czyli pfr.pl/tarcza, jak i startup.pfr.pl. Wspomniane strony zostaną do Państwa również przesłane jeszcze mailowo wraz z podziękowaniem za udział w dzisiejszym webinarium. Także dziękujemy serdecznie i do zobaczenia.